nazwą Moja Ojczyzna, który został dofinansowany z programu Niepodległa. W związku z tym mamy przyjemność gościć historyczną grupę rekonstrukcyjną, która pokaże nam inscenizację, a scena dotyczyć będzie bardzo ważnego wydarzenia przekazania władzy zwierzchni, władzy wojskowej marszałkowi przez Radę Regencyjną. Po utworzeniu rządu narodowego, którego ręce Rada Regencyjna zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami zwierzchnią władzy państwa złoży brygadier Józef Piłsudski, władzę wojskową będącą częścią zwierzchnej władzy państwowej temuż rządowi narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy. Warszawa, dnia 11 listopada 1918 roku. Wyszedłszy z niemieckiej niewoli, zastałem odradzającą się Polskę w najbardziej chaotycznych stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Uważałem za swój obowiązek ułatwić ludowi pracę, organizowanie się i postanowiłem rozważyć rolę i znaczenie przywódców niemalże wszystkich polskich stronnic ludowych, które miały nadać charakter nowemu rządowi. W rozmowach prowadzonych z przedstawicielami niemal wszystkich stronnic w Polsce spotkałem się ku najwielkiej radości z zasadniczym potwierdzeniem moich myśli. Przeważająca większość doradzała utworzenie rządu nie tylko na podstawach demokratycznych, ale i z wybitnym udziałem przedstawicieli ludu wiejskiego i miejskiego. Licząc się z potężnymi prądami zwyciężającymi dzisiaj na zachodzie i wschodzie Europy, zdecydowałem się zamianować prezydentem gabinetu posła Ignacego Daszyńskiego. Ciężkie położenie ludu nie pozwoliło wyłonić spośród niego licznych sił fachowych, których kraj dzisiaj potrzebuje. Licząc się z tym, zażądałem więc od pana prezydenta ministrów, aby wzmocnił skuteczność pracy swego gabinetu przez udział w nim wybitnych sił fachowych, niezależnie od ich przekonań politycznych. Dzisiaj my wszyscy musimy całą swą siłę, całą energię poświęcić na pracę dla ojczyzny. Przed nami lata trudu i walki, bowiem wolność tak krwawo wywalczona nie jest nam dana raz na zawsze. Jako dzieci matki swojej, Polski, zjednoczmy siły, wznieśmy się ponad podziałami, aby zapanowała jedność i zgoda dla nas i przyszłych pokoleń.